Uwaga, uwaga, to jest bardzo ważna informacja. Długo nad tym pracowaliśmy i udało się. W końcu Nauka to lubię leci w kosmos. No może nie do końca, prawie że w kosmos, ale to zawsze coś. Oglądajcie dalej. Polska rakieta kosmiczna? Wiele osób może uznać to za żart, a jednak 19 czerwca otworzy się pierwsze okno startowe dla rakiety Perun zbudowanej przez gdyńską firmę Space Forest. To nie będzie jeszcze lot w kosmos, ale próba generalna mająca do takiego celu, czyli lotu w kosmos, doprowadzić i to tej jesieni. W swoim debiucie Perun ma za zadanie wznieść się na wysokość około 50 km. Do umownej granicy kosmosu zabraknie mu więc około 30, jeśli uznajemy definicję NASA, lub 50, jeżeli jesteśmy zwolennikami linii Karmana. Dla Fundacji Nauka to Lubię to bardzo ważne wydarzenie. Raz, że staramy się wspierać polskie inicjatywy w temacie podboju kosmosu i tą inicjatywę też żeśmy wsparli. Dwa, w ładowni rakiety poleci ważny dla nas ładunek, ale o tym opowiem Wam na końcu tego filmu. Teraz jednak przedstawiam główną gwiazdę tego wydarzenia. Perun jest rakietą suborbitalną o ładowności do 50 kg. Nie wyniesiemy nią niczego na orbitę, ale można przy jej pomocy prowadzić kilkuminutowe eksperymenty w warunkach mikrograwitacji lub badać górne obszary atmosfery, które są niedostępne dla krążących znacznie wyżej satelitów. Niektórzy wykorzystują tego typu rakiety też do testowania wytrzymałości produktów w warunkach przeciążeń, które w czasie lotu takich rakiet muszą się pojawić. Dla Space Forest Perun jest też swego rodzaju poligonem dla testowania technologii, które firma oferuje lub będzie oferowała innym firmom kosmicznym, a może i wojskowym. Twórcy mają też ambicje zbudować w przyszłości rakietę orbitalną. Polski projekt wyróżnia się na rynku tego typu rakiet co najmniej trzema elementami. Pierwszym jest silnik hybrydowy, który uzyskuje ciąg z reakcji stałego wosku parafinowego z ciekłym podtlenkiem azotu. Zarówno paliwo, jak i utleniacz są przyjazne dla środowiska, a silnik można w kontrolowany sposób wyłączyć. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo systemu, a jednocześnie nie jest możliwe w przypadku większości konkurencyjnych rakiet używających prymitywnych silników na paliwo stałe. Tamte konstrukcje, raz uruchomione, muszą wypalić całe swoje paliwo do końca. Kolejną ważną cechą jest możliwość odzyskiwania całej rakiety i jej szybkiego ponownego użycia. I to jest hit. Firma deklaruje, że pojedynczy Perun będzie mógł wykonać minimum 5 lotów suborbitalnych, co pozwoli na realizację lotów za cenę znacznie niższą od aktualnej konkurencji. Pierwsze loty, ten, który teraz zapowiadam, i ten jesienny, w którym rakieta ma osiągnąć pułap 150 km, będą startować z centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce. Rakieta, czy może bardziej system startowy, jest jednak zaprojektowany w taki sposób, żeby móc bez problemu latać z dowolnego miejsca na Ziemi. Zapewne za jakiś czas zobaczymy tą rakietę startującą z najważniejszych portów suborbitalnych Europy, szwedzkiego Esrange czy norweskiej Andøya. Przy okazji zerknijcie na Nauka to Lubię, na profil YouTube'owy. Chyba 2-3 tygodnie temu wrzuciłem film o europejskich portach kosmicznych. Jak będzie wyglądać ten modelowy, ten już w kosmos lot Peruna? Po starcie rakieta wzniesie się z pracującym silnikiem na wysokość 20 km, gdzie nastąpi jego wyłączenie. Pojazd dalej będzie się wznosić tyle, że siłą bezwładności, a na 65 km część ładunkowa oddzieli się od tej napędowej. Ta ostatnia rozpocznie powrót na Ziemię. Drugi człon wzniesie się na wysokość 150 km, po czym zacznie opadać. Okres mikrograwitacji niezbędnej dla eksperymentów realizowany będzie mniej więcej w czasie, kiedy rakieta będzie przebywać na wysokości powyżej 75 km i firma ocenia ten czas na od 4 do 6 minut. Pod sam koniec swobodnego spadania obydwa człony otworzą swoje spadochrony i łagodnie wylądują na wodzie, a tam podejmie je wynajęty do tego zadania statek. Przejdźmy teraz do tego,
co poleci w ładowni w locie próbnym. Znalazło się tam miejsce dla 2 egzemplarzy mojej książki, najnowszej książki Jak działa kosmos oraz 9 egzemplarzy sondy, która jest jej tej książki główną bohaterką. Ja niestety się nie zmieściłem, ale pewnym pocieszeniem niech będzie to, że w książkach będą moje podpisy. Ale nie tylko moje, podpiszą się też wszyscy główni twórcy Peruna. Co stanie się z tym ładunkiem po powrocie na Ziemię? Chcę, żeby pomógł polskim dzieciom zainteresować się naukami ścisłymi, inżynierią i kosmosem. Szczegóły ujawnimy niebawem, zerkajcie na Nauka to Lubię, a o Perunie i o Space Forest jeszcze u nas usłyszycie. Musimy Wam przecież zdać relację z tego wydarzenia, także relację filmową. Na razie pozostaje nam czekać na 19 czerwca i dobrą pogodę, a jeśli ktoś z Was jest w okolicy Ustki, niech koniecznie zerka w tym dniu w niebo. Nauka to Lubię. Od 10 lat nie tylko na Facebooku i YouTubie.